Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, konkretnie drugim, zagrajmy w Elden Ring. Jak mówiłem, na start spróbujmy pokonać tamtego ziomeczka. Albo chociaż spróbujemy z nim zawalczyć w jakikolwiek sposób, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale jolo. Zobaczmy, czekajcie, czy on mnie sam zaatakuje? Okej. Tak, atakuje. Strażnik drzewa. Tak, kamera współpracuje ze mną. No, mało bije. Ja jemu, bo on mi pewnie więcej. Oj! No, o wiele więcej. Ale nie jest źle, no. Cztery strzały za... Okej, pięć strzałów, tylko piąty mnie zmaszotował. Można i tak. Można i tak. Dobra, no to nie. Jak mówiłem, maksymalnie jedna próba, nie idziemy do tego typa. Okej, czyli oficjalnie pierwsza śmierć. Po śmierci czeka cię wskrzeszenie w ostatnim odwiedzonym miejscu łaski. Wszystkie runy, jakie posiadasz, są upuszczone w miejscu twojej śmierci. Jeśli zginiesz, zanim uda ci się je odzyskać, znikną na zawsze. Kompas u gry wskazuje drogę do utraconych runów. No, czyli klasyka, jeśli chodzi o Souls-like'i. Ej, fajnie wyglądają te runy. Jak takie sadzonki drzewa. To takie malutkie drzewka właściwie powinno być. Dobra, dolewamy typa. Czy mogę zabić jelenia? Wróć krowę? Mogę. Cienkie kości bestii, okej. Okay. Tutaj jeszcze jarzębinka. Tu. Fragment ruin. Okej. Okay. Fajne jest to, że te zbierane materiały, jak już raz zgadnę coś nowego, to potem się to nie wyświetla takich dużych monet, tylko właśnie tylko w takich malutkich. Nie wiem, tutaj obok. Okej, okay, tam coś mamy. Spróbujmy. Gdzie jest mapa? Tak w ogóle to nas ciekawi. Jest to jakiś fragment mapy? Jest Białolicy Waren, no ale on mi niewiele tutaj mówił. Dobra, mamy dwie lokacje. Jedna jest tu, druga jest tam. Ogarnijmy sobie tę jedną najpierw. Okej, myślałem, że to będzie wróg, ale nie. To jest po prostu rzecz do zniszczenia. I złoty run poziomu pierwszego, jak rozumiem, zgarnąłem. Z tego co kojarzę od Sarge'a, to chyba w Bloodborne też były takie przedmioty, dające właśnie walutę, czyli tam były chyba to tętnienia krwi, tutaj są to runy, i też były poziomowe. I zależnie od tego, jaki był level przedmiotu, tyle więcej run można było zgarnąć. Okej, nie popisałem się niestety. Ale nie no, w sumie mogłem je ustrzelić z łuku, byłoby chyba lepiej. Okej, okay, dobra, to się jeszcze w ogóle w damage chyba nie wliczało. Grzyb, okej. Okay. Dwa grzyby aż. No, to bym teraz popłynął, nie? Dobra, czy tam coś... mamy kogoś. Okej. Okay. Dobra, wrogów nie widzę, ale widzę ziomka. Czyli sobie przy ognisku, no to chyba będzie NPC-em, z którym da się pogadać. Mam nadzieję. Dobra. Nice. O, nic. Myślałem, że jakieś piórka wydropią. O, okej. Okay. Nie myliłem się. Lotki właściwie, a nie piórka. No ale wiadomo, lotkę się z piórka pozyskuje. Ale widoczki są naprawdę ładne. Złote drzewo. Ale to nie jest chyba to złote drzewo takie główne, bo tego chyba jeszcze... O właśnie, to jest to główne złote drzewo. Na górze. Czy tam się to przejść? To jest moje pytanie. Nie, ni huhu.
Nawet nie będę próbował, bo to się raczej dobrze nie skończy. Siema. O, niegasnący motyl. What do you need? I don't want any trouble. Koczowniczy czy koczowniczy kupiec? Menu sklepu. Tak, tak, to wiadomo. Piguły neutralizujące. Usuwa trucizny i zmniejsza jej nagromadzenie. Okej, okay, spoko rzecz. Piguły krzepliwości zmniejsza krwawienie. Pobudzające piguły zmniejsza nagromadzenie snu. Kamień kowalski wzmacnia oręż maksymalnie do plus 3. Książka z przepisami płatnerza zwiększa możliwości tworzenia. Bełty, strzały, krótki łuk, mam długi, więc będziemy... Znaczy dobra, i tak pewnie kupię, no żeby mieć po prostu do kolekcji, ale... Nie będę tak leciał w każdą rzecz. Pałka, tego nie mam, szeroki miecz. Ciekawe, czy jest lepsze od tej katany. Pod względem damage'a oczywiście. Znaczy w sumie sama katana może bije mało, ale katana plus nagromadzenie krwawienia, no to już bije mocno. Żelazna okrągła tarcza. No, lepsza wartość, jeśli chodzi o obrażenia, absorpcję fizyczną, ale raczej nie potrzebuję. List, lądowe osłonice i trole kamienni kopacze. Kupmy na sobie. O. O, serio? Zdrożało? Dobra. Zużyję ten run, żeby zgarnąć... Ile sobie dostanę za ten run? 200 runów. Okej. Okay. Stary, czy ja ci coś robię? No, nie pomogę. A nie, Boże, to nie zdrożało, to mi się coś przywidziało, że to kosztuje, kurde, 200. Dobra, no, niecałe mam 200, kurczę. Pozwalałbym sobie na te przepisy, nie? Ognista strzała z kości z piórami, bełt z ognistej kości, ognisty bełt z kości. O, i piguły neutralizujące. Proszę, no to warto mieć, myślę. Dobra, spokojnie. No kurde, to jest ten knif. Gdzie ja to mogę wyfarmić sobie? Jakieś runy. Znaczy, dobra, nie mogę postrzelać do ptaków, myślę, nie? A nie, to nie ptaki. To są jakieś ziomki. Oj, ze skinia. What the hell is this? Widzicie to tam w oddali? Co to kurwa jest? No idea. Zobaczymy te listy. Gdzie one będą? Tutaj. Lądowe osłonice. Lądowe osłonice są miękkie tam, gdzie dotykają ziemi, a trucizna spowoduje, że pękną. Okej. Okay. Na głowach troli kamiennych kopaczy widać dawne rany. Aha. Okej, okay, dobra. Rozumiem, że to są te osłonice chyba, a tutaj mamy tych kopaczy. Czyli taki... tip, żeby celować w głowę, nie? Unicestwianie wrogich grup. Unicestwianie wrogiej grupy napełni twoje butelki. Liczba oraz typ butelek różnią się w zależności od wrogiej grupy. Nie możesz jednak przekroczyć limitu napełnienia butelek. Okej. Okay. To akurat warto wiedzieć, że mogę za zabicie jakiejś grupki odzyskać sobie flaszkę. Okej. Okay. Nic nie ma. Też nie. O, Rubik. Przed tobą głowa. Co jest? Tak nagle się światło zmieniło. Pies, o pies. Co? No, jak widać, jemu krwawienie momentalnie nagromadziliśmy. Mięso żółwia i pasek białego mięsa. Okej. Okay. To pizzę za chwilę sprawdzimy, nie? Okej, okay, zobaczmy jak się kurde uda z tymi.
okej, no bije niewiele przez to, że właśnie mają taki ala pancerz, powiedzmy, ale krwawienie bije mocno. Trzeba sporo go kilka razy trzeba po prostu uderzyć, żeby... A, też widzę... O! Point breaka! Ładnie, ile? O, ładnie! Już mogę, kurde, iść sobie kupić coś. Co żeś zrobiła? Jajnik ośmior... A nie, to jest ośmiornica lądowa, a nie ta... A nie ta osłonica, czy jak to tam się nazywało w tej nocce. Rzecz w sumie może to jedna to samo? Tutaj kolejny jajnik. I tak, tylko jajnik. Już miałem mówić, że chyba kolejny rutek dostaliśmy. Jednak nie. Dobra, wytestowałbym sobie aż kurde tego specjala. Jakby zadał do rejna. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Kaszka. Nie nawet. Okej, momentalny poise break. Pięknie. O. Leki momentalnie chyba nagromadził krwawienie. No chyba, że ten poise, chyba, że ten poise break na tyle go jeszcze. Ty garno. Ty, co on tak świeci? O, ładnie! Zyskałem faszeczki. To lubię, to lubię. Dobra, kolejne ptaki. No nie powiem, jakiś kuj by mi się teraz przydał, nie? Czteropalczasta łapka ptaka. Okej. Dobra, ten nie ucieknie niestety, no ale trudno. Kolejna czaszka, w której może być coś fajnego. Trafić. Złoty run po raz kolejny. Kurde, o co chodzi z tym? Zaś zmiana światła. Wejdę, to się nic nie dzieje. To też... Tak lata w kółko. Nie wiem. Ohohoho! Proszę, jak wyczułem! Jak wyczułem! I tak coś myślałem, że może coś tu chodzi. I proszę! Dodawanie umiejętności. Mając osełkę, możesz używać popiołów wojny, by dodawać do oręża nowe umiejętności w miejscach łaski. Każda sztuka oręża może mieć przypisaną jedną umiejętność. Dodanie nowej umiejętności powoduje usunięcie poprzedniej. Umiejętności, jakie możesz dodać, zależą od typu oręża. Niektóre specjalne oręże z rodzaju oręża mają przypisane unikalne umiejętności i nie mogą uzyskać nowych. Dodawanie właściwości. Mając osełkę, możesz używać popiołów wojny, by nadawać nowe właściwości uzbrojeniu w miejscach łaski. W ten sposób możesz zmienić właściwości oręża ataku, zwiększyć skalowanie cech i jeszcze więcej. Rodzaj oręża określa właściwości, jakie ten może posiąść. W niektórych specjalnych sztuk oręża, np. tych z unikalnymi umiejętnościami, nie można wzbogacać o nowe właściwości. I... Zamaszyste tupnięcie mamy popiół wojny zgarnięte. O, tu już widzę, ktoś na kuniu przyjechał. No, ja jestem piechty, tak jak też kilku tam widziałem, że było. Tutaj co? Tutaj plama krwi. Ciekawe, jak wygląda znak przywołania na przykład od tego. Przyjaciel nie staje na drodze, namierzanie celu. W sensie? To, że ktoś mnie zaatakuje? O! Faktycznie. Okej. Okay. Zobaczmy dlaczego.
A, bo to jest taki typ, dobra. Myślałem, kurde, że to jest ten. Myślałem, że to jest jakiś... Myślałem, że to jest kupiec znowu, a to nie, taki ziomek po prostu tu śpi. A, pierwszy cwaniak. Kajdeńskie rękawice miał przy sobie. Kolejny niegasnący motyl. Pasek białego mięsa zgarnięty z trupa. Oby to było mięso, które ten trup zgarnął wcześniej, a nie ściągnięte z tego trupa. Dlatego bym wolał chyba sobie oszczędzić. Dobra, minęło 16 minut. Okej, 1000 rund ponad. No to myślę, możemy się wrócić do tego kupca, co tam był. I dzięki temu właśnie progresować, kupić sobie po prostu kolejne rzeczy. Okej, no ptaki myślę warto zabijać, żeby zgarnąć te lotki pewnie później do strzału. No, bynajmniej się będzie chciało się je craftować pewnie, no bo wiadomo. Mogę craftować pewnie za darmo, o ile mam materiały, albo mogę kupować. No, ale jak się ma sporo run i się już na w miarę dobry build, no to... Potem wydawanie tych run czy tam dusz, no to... No, lekko ręką przychodzi, powiedzmy, nie? Plus tu jeszcze jest ta jaskinia obok, którą chcę sprawdzić, no ale to za moment. Tutaj kolejny fragment ruin chyba, dokładnie. Dziwa ta jaskinia? Tutaj czy... Nie, kawałek dalej. Zaraz za tym. Jeszcze kawałek, chyba przed tym drzewem. Gdzieś tu była taka wnęka. O, właśnie. Zobaczmy, co się tu kryje. Przybrzeżna jaskinia. Okej. Mamy miejsce łaski, pięknie. Dobra, to skoro aktywowaliśmy ognisko, no to cofnijmy się teraz do naszego... o kurde, ty, gości miał fajny na sobie secik. Czekaj, jestem skąd go zgarnął. No to za chwilę. Wróćmy się na razie do tego gościa i pokupujmy więcej rzeczy. Super, ty nie szukasz kłopotów, ja ci nie chcę żadnych sprawić, więc bądź tak miły i sprzedaj mi te książki. Dziękować. Okej, okay, a za resztę kupię kamienie kowalskie. A za całą resztę strzelę. Tam? Nie? Tak, już, dziękuję, do widzenia. Zobaczmy. Nie bronię, tylko te rękawice jeszcze. Okej, okay, pod niektórymi względami są gorsze, są lepsze. Równowagę mi o jeden punkt podbijają. Rękawice noszone przez kajdeńskich najemników. Ci ogromni, nieustraszeni wojownicy pochodzący ponoć z gór mroźnej północy są mistrzami walki z końskich grzbietów. Kaiden to nazwa ich rodzimej osady. Okej. Okay. Tutaj teraz fragment ruin. Kawałek kamienia znajdowany w pobliżu miejsc, w których ruiny spadły z nieba. Można użyć go do tworzenia przedmiotów lub po prostu rzucić nim w przeciwnika. Te odłamki kamieni były kiedyś podobno częściami świątyni w niebiosach. Z ich wnętrza wydobywa się słabe światło. Okej. Okay. Tutaj jest poza tym. A to na przykład jarzębina, gdzie się znajduje? Ogólnie w ekwipunku powinna być. Dokładnie. Okej. Okay. Pasek białego mięsa znajdowany podczas polowań na stwory pozbawione krwi. Cienki plaster mięsa pozbawionego krwi stwora. Suszone mięso zwiększa wytrzymałość, wzmacniając odporność znane ze swojego długotrwałego efektu. Mięso z żółwia. Wspaniały długi kawałek mięsa żółwia. W południowej części ziem pomiędzy uważa się go za wyjątkowo pożywny składnik diety. Lotka powszechna używana do wyrobu strzał. Łapka ptaka. Na ziemiach pomiędzy trzy palce uznawane są za zły znak. Z tego względu czteropalczasta ptasia łapka to istny dar szczęścia. Okej. Okay. Jajnik ośmiornicy. Ośmiornice lądowe zjadają ludzi, by wydać na świat potomstwo i to ich krew przepływa przez te jajniki. Okej. Okay. Cienkie kostki bestii. Cienkie, twarde kości zwierzęce znajdowane podczas polowania na bestie, często używane do tworzenia jednorazowej broni. I niegasnący motyl, wiecznie płonący motyl, znajdowany m.in. w pobliżu pożarów.
Na niektóre przedmioty działa jak podpałka. Okej. Okay. Grzyb, który rośnie w wilgotnych zaroślach i innych miejscach. Ich gruba, gąbczasta struktura czyni je głównym składnikiem garnków do rzucania. I owoc jarzębiny, bardzo powszechny na ziemiach pomiędzy, mają szeroki wachlarz zastosowań. Okej. Okay. Opisy nadrobione, nawet dość w krótkim czasie, bo chyba niecałe 3 minuty. Teraz nie pozwolę tam w taki sposób, z którego mogę po prostu kliknąć tutaj i się tepnąć do tego ogniska. Ten popiół wojny jeszcze przydałby się sprawdzić. Tutaj kamień kowalski jeszcze, właśnie jeszcze o tym wspomniałem. Kamień używany w kowalstwie do wytwarzania różnych rodzajów oręża, pospolito odłamek. Kamień kowalski można znaleźć na ziemiach pomiędzy, a na kopalnie, w których się go wydobywa, można natrafić wszędzie. Dobra, tutaj to. Zapiski o technikach tworzenia przedmiotów pozostawione przez płatnerza, który służył wielkiemu generałowi Radanowi. Zawierają wiedzę o sposobach postępowania ze zgnilizną, szczególnie przy użyciu ognia. Ciekawe. I popioły wojny. Zamaszczyste tupnięcie. Ten popiół wojny nadaje orężowi i właściwość ciężki i następującą umiejętność. Zamaszczyste tupnięcie. Chwyć mocno oręż i zejdź nisko, co pozwoli przyjąć większość ataków przeciwnika bez odepchnięcia. Połącz z silnym atakiem, aby wykonać zamaszczysty cios. Można użyć na mieczach, toporach i młotach, z wyjątkiem małych i średnich mieczy. Okej. Okay. Spoko. Trochę ciemno, nie powiem, nie pogardziłbym jakąś latarnią. Co? Jaskinia dnia. Kurwa, jak się zesrałem! Ja pierdolę, nienawidzę kurwa czegoś takiego. Walenie tej grupki odnajmie sobie flaszki, więc... Teraz. O, a jednak nie. Okej. Okay. Sznurek. O, jeszcze coś. Oj, wnioski nie wymech. Dobra. Tu jeszcze paru zostało. Właśnie dlatego... Bez niczego. Koślawa tarcza, odłamek szkła. Kolejny jajnik ośmiornicy. To jest ciemno jak w dupie normalnie. Nic tu nie widać kompletnie. Tym bardziej czas na trawę. Ja pierdolę. Przed tobą trawa. Okej, ale w jakim sensie? A, cofnąłem się, okej. Okay. Dobra, co jest tutaj? Znak przyzwania. Pradawny rycerz Istvan. Okej, okay, czyli będzie walka z bossem. Dobra. Jeszcze szybko ogarnimy sobie tutaj. Odłamek szkła. Odłamek brudnego szkła. Bezwartościowy śmieć. Odłamek szkła pokryty brudem mieni się w świetle, dlatego z daleka można go wziąć za cenny przedmiot. Sam nie emituje światła, zasadniczo jest bezwartościowy. Okej, okay, fajnie. Co jeszcze znalazłem? Mech. Mech o słabej luminescencji, który rośnie w ciemnych jaskiniach. Podstawowy składnik pigu leczniczych. Ciekawe. Sznurek. To jedynie zwykły kawałek sznurka, który nie posiada żadnych specjalnych właściwości. Często noszony przez pół ludzi, ułatwia używanie pewnych przedmiotów. Okej, okay, co jeszcze? Nie. Dobra. Lewo mówisz. Okej. Okay. A, że ci idą. Jak ktoś tu postawił wiadomość? O, wódz pół ludzi, dobra! To jest, mogło być trochę w dupie, że wyjebałem się z dwóch flaszek we wcześniej. Dobra, najpierw przy dupasy, wiadomo. Dobra. Dobra, na tyle siły uderzenia, że potrafię przerwać mu atak. Akurat dobre.
O, to się kłomoc! On krwawienie gromadzi. Nie? O, i biegnie, jak akurat nagromadziłem swoje na. Prowadziło do jego śmierci. Pęknie! Oj, nieładnie, panie dziejaszku, nieładnie. Nieładnie tak wyrobić ci komuś plecki. Chyba, że jesteś mną. Ja mam przez specjalne zezwolenie. Swoje własne. Dobra, kurwa, bo nie mam tych, nie mam flaszek, tam nikt chyba wzięło po prostu. Kurwa, widzę, że gościa atakuje, a nawet uniku nie wcisnąłem. Jezu! W tak debilny sposób zginąć. Dobra, druga śmierć oficjalna i to niestety w strasznie idiotyczny sposób. Zginąłem, no ale... Trudno się mówi. Dobra, spróbujmy teraz tutaj nie zmarnować za dużo flaszek. Jak zrobić, kurde, atak z powietrza? Znowu spadając mi zrobił zbyt cios. Cyk, mech. Dobra, wszyscy? Chyba wszyscy. A nie, okej, dobra, dalej jestem złoty znak, czyli nie ma czegoś takiego, że jestem człowiekiem albo nie człowiekiem, przez to nie mogę znaków używać. Okej. Dobra, spróbuj się przeskradać. To nie ma to momentalnego agro na mnie, dopóki ja czegoś nie zrobię. No kurde, nie było backstaba niestety. Za pięknie by było, co? Do tyłu. Zobaczcie. Dobrze. O, jeszcze ścięgło tego bossa, świetnie. Seriously? Tu flaszka. Silny? Raz. No jeszcze raz. Dobrego. Spoko. Też odzyskałem. Okej, tam też śpi po prostu chyba. Też go tak spróbujmy zaskoczyć. Chodźmy. A nie, ten akurat nie śpi. Czy nie? Zwracamy na jego osobę. No podejdź, kolego, podejdź. Kurde, po co to przerwałem? To był akurat idealny moment na atak. Do tyłu. Czeka. Dobrze. Do tyłu, koniec staminy. Okej, nie wyszło. Dobra, mamy go. Reszta oczywiście nie umiera. Przybory krawieckie? Igła do szycia. Okej. Dobra, po co mi... Srebrny świetlik. Teraz sprawdzimy te przybory krawieckie. Dobra, co jest tutaj? Powrót do wejścia. Okej. Okej, jedna flaszka niebieska mi przywraca chyba całe skupienie póki co, więc... Tym bardziej twierdzę, że przekonają, że jedna mi póki co wystarczy. Tak, chcę wrócić do wejścia. Czy to odnowi flaszki? Czyli
jeśli chcę odnaleźć flaszki, to, to muszę liczyć tylko i wyłącznie albo na mój własny fast travel, albo na właśnie poczęcie przy miejscu łaski. No ewentualnie na śmierć, bo wiadomo, po śmierci wszystko się odnawia. I wrogowie, i moje właśnie te... I moje flaszki. I minęło już pół godziny. Kiedy? Dobre pytanie. Dobra, obczajmy to. Dobra, nie jest tutaj, czyli to będzie gdzieś dalej. Te świetliki jeszcze. Świetlik, który emituje srebrne światło, znajdowany blisko zbiorników zimnej wody nietkniętych światłem słonecznym. W świetle świetlików tkwi podobno nęcąca magia. Uważa się, że srebrne światło przyciąga bogactwa. Ciekawe. Przedmioty kluczowe. Igły do szycia. Duża igła do szycia zakrzywiona jak kieł. Cenny przymiot boka pół człowieka. I przybory krawieckie. Przenośny zestaw przyborów krawieckich. Pozwala modyfikować zbroje w miejscach łaski. Okej. Okay. Ale jak rozumiem, ja nie jestem w stanie z tego korzystać, tak? Czy jestem? Intrygujące. Dobra, kupimy coś od niego. No, nie stać mnie na mieczyk jeszcze, no ale na przykład mogę sobie kupić pałkę i to 500. Dobra, ile mam przy sobie tych mniejszych runów? 2, czyli 400 dostanę. Okej. Okay. Użyj obu. Dobra. Proszę o tarczę. Oczywiście. No i teraz szybunek, tylko wyposażenie. No i zmieniamy tarczę. Wzmocnienie zasłony lepsze o 3 punkty. Odporność na błyskawice mniejsza i waga trochę większa, ale na razie mi to nie przeszkadza. A jeszcze ta tarcza mnie wcześniej wydrypiła, zapomniałem. Dobra. Żelazna okrągła tarcza. Zwykła mała, że okrągła tarcza z metalu. Cięższa niż jej drewni odpowiednik, ale zapewnia większą negację obrażeń. Dobrze wyważona i łatwo w użyciu. Brak umiejętności. Brak umiejętności! Okej, dobra, to nie. No to nie. Nie. Tarcza ma mieć odbicie. Bynajmniej jedna. Koślawa tarcza. Stara, skrzypiąca, drewniana tarcza o okrągłym kształcie. Z grubsza, wzmocniona pnączami. Można wiele lepiej wykonanych tarcz znaleźć, nie warto nosić tego złomu. Okej, no mniejsze obrażenia, mniejsza negacja, no ale wiadomo, jeśli się potrafi dobrze wyczuć czas na ripostę, no to akurat te negacje nie mają znaczenia. Krótki łuk, mały łuk, z którego można strzelać na dużo odległości. Szybko miota strzały i świetnie daje się do strzelania z siodła. Aby korzystać z łuku obrażenia strzały, umiejętność grat, umiejętność łucznicza, wykorzystując łuk trzymany poziomą. Przygotuj łuk, a następnie oddaj serię strzałów, do tak szybkich, że oko nie będzie w stanie ich dostrzec. O, ciekawe. Pałka solidny i gruby kawał drewna, nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności, prosta prymitywna broń, do użycia której wystarczy brutalna siła i upór we wbijaniu przeciwników w ziemię. Barbarzyński ryk, wydaje się zwierzęcy ryk, by podnieść się duchu i zwiększyć siłę ataku, kiedy jest aktywny, silne ataki zmieniają się w dzikie serie. Ciekawe. Czyli taki dość mocny buff, powiedzmy. Dobra, czyli tak. W górę jakbym chciał wrócić, musiałbym iść tam, ale nie chcę się iść tam z buta, więc cofnę się po prostu tutaj. O, to ciekawe, co to są za jakieś maszynki. Dobra, ten ciągle gada to samo, więc wylamy to. Dobra, jakoś ta gra jest cholernie długa, no to myślę, że mogę sobie pozwolić na takie już dłuższe odcinki. Okej, dzięki za kwestii. Też myślę... O, i szczotkowy róg, to nowa rzecz akurat. Zobaczmy. Szczotkowy róg, tutaj. Rzadko spotykany okaz młodego szczątkowego rogu. Znajdowany podczas polowania na roślinożerców. Ten róg wyrysł na bestii, która zwykle go nie posiada. Być może to ślad pierwotnego tygla. Ciekawe. Ej, what? Co jest? Skąd krowy tak potrafią? Tam barany.
się obrócił, nie ma agro na mnie. Poprawka, nie miał agro! Ta, bo dziękuję, na razie! Ja nie chcieć walczyć! Au! Tu jest miejsce łaski, naprawdę? Kościół Elegra. O! Okej. Okay. Nie wiedziałem, że jestem niewrażliwy podczas aktywowania ognisk. Tak, prawie mamy, wiem. Dobra. Nawet nie dał mi się wyleczyć w niku zrobić. Chuj. Ale to był merchant i na szczęście jemu nic nie zrobił. A też jakieś ciekawe postacie. Dłuższe runy. No dużo ich nie miałem, no ale lepsze jest niż nic, prawda? Wzmacnianie oręża. Przy stole kowala możesz wydawać swoje runy i wzmacniać oręż. Gdzieś na ziemiach pomiędzy możesz trafić na kowala, u którego twój oręż ma szansę stać się jeszcze mocniejszy. Okej. Okay. I kamień kowalski. Okej, menu kowala, tak wiadomo. No nie mam run niestety, żeby to ulepszyć. Ile? 2, czyli pewnie tak samo będzie jak w Dark Souls 3. Czyli 2, 4, 6 i potem kolejno trzecie levele. Ładno coś innego. No i mamy kolejnego handlarza. Okej, to chyba nie jest ten sam gość, co był tam. W sensie ta sama rasa, ale chyba nie dokładnie ten sam. You're a tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. O, rekomendacja? Ale kogo? You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Aha, czy to jest rekomendacja od niego? You know, if you should buy yourself a crafting essential, the kit costs but the important. You know, you should buy no, nie, kurde, nie chcę tego kolejny raz kit costs but the important. Dobra, cool. Sztylet do rzucania, teleskop. Remedium wyzwania zgiętego palca. Odkrywa znaki przyzwania. Pęknięty garnek. Naczynie wymagane do tworzenia pękniętych garnków. Aha, potrzebuję pęknięty garnek, aby stworzyć pęknięty garnek. Ciekawe. Zestaw do wytwarzania za 300 run. Książka z przepisami misjonarza za 1000. Przepisy nomadów za drugi 1000. Pochodnia. Oj, pochodnia to się może przydać niejednokrotnie. To będzie też dobry zakup. Butelkę niesamowitego eliksiru i ruiny stanicy. I czepiec cała zbroja kolcza po prostu. Okej, no. Myślę, że wypadałoby sobie kupić ten. Czy mogę coś sprzedać? Mogę fragmenty ruin sprzedać, no ale to się raczej w craftingu bardziej przyda. No plus te rzeczy do craftingu widzę nie są jakoś wiele warte. No w sumie to jest trochę warte. Dobra, ile mam? Ja mam 55. Dobra, to tak, sprzedajmy jeden ten róg. Dobra, jarzębiny. Tak, ze 6 sztuk sprzedajmy. Dobra, to mogę całe sprzedać. I wielotki. No i pięknie. Kupujemy stworzenia. Dziękować. Teleskop też by mi się chyba przydał. No to ewentualnie później. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice.
Pojemniki. Do wytwarzania niektórych przedmiotów będą ci potrzebne pęknięte garnki lub inne pojemniki. Przedmiotów takich będzie można wytworzyć najwyżej tyle, ile masz pojemników. Przedmioty zgromadzone w pojemnikach zużyją się wraz z ich użyciem, jednak same pojemniki nie znikną. Okej, to warto wiedzieć. No to obczajmy to. Bo to rozumiem przy miejscu łaski jest, tak? Butelki... To jest tylko co było. Zmień ubiór. Ciekawe, przerobiona zbroja, albo zbroja skrajnej trzcin od razu i jest lepo, kurde. Wszystko ma na plus. Ej, to myślę, warto w to iść. Trochę cięższa będzie, ale... Statystyki, myślę, będą ok. Tylko to mogę na razie zrobić. Dobra, no ale jednak nie mogę przy miejscu łaski używać tego zestawu. A bo tu jest cała opcja tworzenia przedmiotów. Korzystając z menu tworzenia przedmiotów, możesz wytwarzać różne przedmioty używając do tego znalezionych materiałów. Możesz uczyć się, jak wytwarzać nowe przedmioty, znajdując książki z przepisami. Znajdując też, kupując zapewne. Okej, okay. Głowa wielkiej ważki jest miniowy mech i zioło do stworzenia piguł neutralizujących. Z fragmentu ruin mogę stworzyć tęczowy kamień, czyli po prostu takie te no, pryzmaty, jakie były w Dark Soulsach. To jest remedium z kwiatu złotolistnicy. I co to daje? Ujawnia kooperacyjne rywalizacje języki przyzwania w grze wieloosobowej itd., itd. Dobra. Ognista strzała z kości. Strzała wystrugana z kości zwierzęcia, grot zostaje podpalony przed wystrzeleniem. Zadaje obrażenia ogniste. Tutaj z piórami raz 10. Strzała, z którego tutaj pozycjonuję, zdają gwizdne wrażenia. Pióro pozwalają strzale pokonać większy dystans. No i bełt z kości. Rodzynek z jarzębiny. Spreparowany, wysuszony owoc jarzębiny, przedmiot do stworzenia. Nakarm nim podczas jazdy strugę widmowego wierzchowca, by przywrócić mu zdrowie. Ludzie nie są w stanie trawić owocu jarzębiny, ale struga zdaje się go lubić. Okej, czyli już widzę mocno ten... Mocna sugestia, że będziemy mieli tego kłunia na własność. Tutaj jest strzałka z kości. Okay, za 3. Mogę zrobić 10 strzał. Dobra, zróbmy. 10 strzał z bestii, a za resztę kości stwórzmy te kościane strzałki. I tutaj... No na razie jarzębina chyba tylko do tego się przydaje, więc mogę sobie użyć. A mogę teraz też walnąć ilość, ile chcę. Warto wiedzieć. No i tęczowy kamień. Dobra, to się tworzy 1 do 1? Tak, dobra, no to zużyjmy na razie całe te fragmenty ruin. Dobra, i tu widzę, mam wszystko i potem tylko kolejną kategorię. Dobra, tu mam garnek ognia ze sznurkiem, ale wiadomo, potrzebuję jeszcze jakiegoś garnka, żeby to tam wsadzić. Okej. Okay. Dobra, no to jak na taką pierwszą, powiedzmy, mini eskapadę, nawet fajnie wyszło. Nie powiem, że boss pokonany, bo to nie tyle był... O, akurat kwiat w złotolistnicy, spoko. Bo to nie tyle był boss, to był taki mini boss, powiedzmy, ci tej jaskini, no ale... Lepszy ryt niż nic, prawda? Trochę run dostałem, od razu je też wydałem na rzeczy mi potrzebne. No ale w sumie patrzcie, to jest też to, że ja w sumie wydałem runy na te rzeczy, ale ja w sumie nie mam na co innego ich wydawać, bo ja nie mogę tak jak wcześniej było w Soulsach jeszcze się upgrade'ować. Czyli jak rozumiem, potrzebuję właśnie tej całej służki, która może mi... która będzie w stanie mnie upgrade'ować. Dobrze zrozumiałem by na nim. Nie? 64 sztuki. Okej. Okay. Bełt zaprzysiężonego. Spoko. Znaczy, boże, sztuki. 64 runy mi go przyda po prostu. Elo! Za wolno! Okej, okay, będą mi zwykłe bełty. Kolejne obecne rzębiny. Ale też widać, że te...
wszystkie rzeczy się losowo zgarniam. W sensie to nie jest ustalona ilość, bo tam na przykład jarzębiny zgarnąłem w jednym miejscu 3 sztuki, w innym 2, a potem tylko 1 sztukę, więc... To tyle dobre, że to nie jest zawsze po jednej sztuce. Kolanami dotykałem mu dupska, on się nie zgruntował. Okej, okay, kukli. Kukli to jest dobre do właśnie gromadzenia krwawienia. Kolejny jakiś duch samuraj, czyli kolejny samuraj, ale bardziej jako duch tam był. Tutaj, no było kurde, był jeleń, ale się kurde niestety zmieniałem. Nie, kurde, nie ta opcja, tu. No, dawaj. Adios. Flaszka, no i spoko. Tutaj kolejny wróg. Dobra, widzi mnie. To jest to właśnie, o czym mówię, nie? Bo ja lubię parować, nie? Ale nie mam wyczucia do tego niestety. I to mnie dość często właśnie gryzie w dupę. Jaskinia w zagajniku. Dobra. To ok, 40. No prawie 8 minut będzie. Dobra, no to od tego miejsca będziemy kontynuowali eksplorację. Ja póki co się z wami żegnam, jeszcze tak sobie odpocznę przy miejscu łaski, żeby mieć właśnie tutaj spokój. No i cóż, zobaczymy w takim razie, gdzie doprowadzi nas podążanie tą oto ścieżką. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!